Dziękuję bardzo. A panie ministrze, jeszcze takie pytanie właśnie. Na ile myśmy wykorzystali te kwoty w ramach i to jak się w tych strukturach, w tych pozycjach A tam kształtuje? Mniej więcej, że nie chodzi mi o jakieś bardzo dokładne, ale powiedzmy taki procentowy, żeśmy mieli skalę, na ile obywatele polscy po prostu pracują w tych strukturach w stosunku do tego, ile jak mamy takiego limitu. Dziękuję. Jeszcze pan senator Czarnowaj, tak? Jako ostatni. Panie marszałku, panie ministrze, pana wypowiedź natknęła mnie do tego pytania. Za chwilę będziemy rozmawiali o pakcie fiskalnym. Jakby można było dokładnie dwa słowa według pana oceny, czy Polska będzie miała korzyści z przystąpienia do tego paktu. I drugie pytanie, czy widzi pan jakiekolwiek zagrożenie suwerenności poprzez ratyfikacji tego paktu dla Polski? Bo takie głosy, szczególnie opozycji, padają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie widzę i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Pan senator Jackowski zahaczył o ten problem, o którym w gruncie rzeczy, który dość dwuznacznie, ale celowo dwuznacznie sygnalizowałem. Polska jest krajem wznoszącym się w administracji. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy sobie bardzo w tym pomagają, bo oczywiście jest konkurencja również o pewnym posmaku narodowym, o te najwyższe stanowiska. Polska jak dotąd, jak na duży kraj, ma ich niewiele. Mamy bardzo dobry, średnio wznoszący się narybek. Powiedziałbym nawet, że wygrali wybory ku zdumieniu paru innych krajów do tych ogniw samorządu czy związkowych na poziomie administracji unijnej. Po prostu młodzi Polacy wygrali te wybory, bo byli bardzo dobrze zorganizowani, ale oni ciągle są na takim etapie wznoszącym i dlatego widząc te wznoszenie i docieranie do wysokich stanowisk, które jest procesem trwającym długo, w tym kontekście trzeba widzieć wołania o cięcia administracyjne czy jakieś zamrożenia administracyjne. Bardzo, to jest bardzo istotny aspekt patrzenia na te wołanie o to, jak ma być zamrożona czy cięta administracja unijna, żeby to się nie odbiło na tych, którzy mają większą w tej chwili siłę, kosztem tych, którzy dopiero idą do góry. Pan senator Czarnoboj, ja tu zawsze dla Kwidzyna chciałbym wszystko ofiarować, ale chyba nie po to zostałem dzisiaj zaproszony, żeby ingerować w ten wątek, którym ma autonomicznie Senat zajmować się. Ja pewne myśli wyraziłem co do paktu fiskalnego i długiej listy krajów, które go podpisały, będąc poza strefą euro, ale rzeczywiście chyba moja rola dzisiaj jest inna, a nie zapładnianie dyskusji, która za chwilę ma się. Także tu wyjątek dla Kwidzynia, którego podziwiam to miasto i tak dalej. Dziękuję bardzo. Nareszcie ma most przez Wisłę. Tak, oczywiście. Tam.